Jak podzielić salon na dwa pomieszczenia? Ja wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale nieraz nie mamy wyjścia. Na przykład rodzice chcą mieć jakąś mikrosypialnię w salonie, nie chcą spać na rozkładanej kanapie, a muszą oddać pokój dzieciom, bo tych dzieci jest więcej. I tutaj przykład, jak można sobie poradzić. Tak jak mówię, nie jest to idealne rozwiązanie, ale być może komuś się przyda. Mamy strefę oddzieloną. Tutaj mamy strefę z łóżkiem, z kanapą. Tu jest strefa telewizora. Zaraz Wam pokażę mały stolik. Tutaj jest przejście od razu do kuchni. Mamy też jakieś małe mikrobiurko do pracy. I tutaj szafami jest oddzielone łóżko. Ja zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ono jest przyklejone do, czekajcie, przyklejone do ściany. Tak to wygląda. Czyli wchodzenie mamy tylko z jednej strony. Tutaj jeszcze, to jest, było w trakcie projektowania, tu jeszcze jest jakaś lampka, jakieś włączniki. I mamy część zabudowaną od dołu, tam jest telewizor, zaraz Wam pokażę. Od góry jest regał i po lewej stronie jest, są po prostu szafy na przechowywanie ubrań. Zobaczcie, to są te właśnie szafy. Tutaj widać telewizor i regał. To oczywiście nie odgradza nas akustycznie od całości, wszystko będziemy słyszeć, ale optycznie mamy tą część wydzieloną, jak ktoś do nas przyjdzie, po prostu łóżka nie widzi i możemy sobie usiąść na kanapie, porozmawiać z kimś czy przy stoliku. Tutaj jest wejście, zobaczcie, tu jest wejście do tej sypialni, tu jest kuchnia, kuchnię pominiemy i tutaj możemy zobaczyć też, jak to wygląda od tej strony i od strony kanapy. Tutaj mamy takie duże okna. Mam nadzieję, że Wam chociaż troszeczkę pomogłam i być może to rozwiązanie w Waszym układzie się przyda, bo nie macie po prostu innej możliwości, innej opcji.